Cześć, tu doktor M. Witajcie w Science and Progress. Latem wybieram się w podróż na słońce i chciałbym was zabrać razem z sobą. No, to może nie jest to dokładnie ten rodzaj podróży, o którym marzę, no ale od czegoś trzeba zacząć. Tak więc, jeżeli chcecie mi towarzyszyć, zapraszam do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym dowiecie się, jak to zrobić. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż na 31 lipca 2018 roku planowany jest start sondy Parker Solar Probe. Nie będę tutaj wgłębiał się w szczegóły, o co chodzi w tej misji, gdyż wiele informacji na ten temat można znaleźć w internecie, między innymi na naszej stronie. Powiem tylko, że głównym jej celem są bezpośrednie pomiary wewnątrz korony słonecznej. Sama misja i same badania, jakie sonda ma wykonać, są dość ekscytujące. Jednak mamy w tym przypadku jeszcze jedną ciekawostkę, z której zachęcam was, żeby skorzystać. Otóż NASA udostępniła stronę internetową, na której znajduje się bardzo prosty formularz. Link do tej strony znajdziecie w opisie filmu, także jest tutaj na dole ekranu. W każdym razie na stronie tej znajduje się bardzo prosty formularz. Dodatkowo jeszcze można poczytać o misji, o naszej gwieździe. No to zachęcam też w wolnym czasie do przejrzenia. W każdym razie ten formularz jest, jak widzicie, bardzo prosty. Dodajemy tutaj imię, nazwisko oraz dwa razy adres e-mail. Co się stanie z tymi danymi? Te dane zostaną zamieszczone na karcie pamięci i wysłane sondą Parker Solar Probe na misję ku Słońcu. Czas na rejestrację jest do 27 kwietnia 2018 roku, czyli jeszcze jest parę dni, żeby to zrobić. Zachęcam do tego, dlatego że jest to dosyć ciekawa opcja. Możemy wziąć bezpośredni udział w misji sondy NASA. Jak w tym momencie zarejestruję się tutaj, zobaczycie, jak ten proces przebiega. Jest on naprawdę bardzo prosty, a daje dosyć ciekawe możliwości. Podajemy imię, nazwisko, podajemy adres e-mail, potwierdzamy go i klikamy submit. Ok, dziękuję nam za udział w tym. Na adres e-mail, który podaliśmy, zostanie wysłana wiadomość. Przechodzimy do poczty i faktycznie otrzymaliśmy wiadomość. Wszystko się zgadza, strona skierowana do nas. Potwierdzamy chęć udziału. Tak, dziękują nam bardzo za to, że nasze nazwisko poleci na Słońce. Potwierdzamy. No i możemy zobaczyć certyfikat. Super. 1 kwietnia zapisałem się na misję sondy Parker Solar Probe. Tak, i tu już jest potwierdzenie. Otrzymaliśmy super, certyfikat ma numer. Faktycznie numer certyfikatu jest tutaj na dole. Mamy bilet na misję na Słońce. Zachęcam was do skorzystania z tej możliwości. Jest to naprawdę ciekawa sprawa. No, od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że sam fakt, że nasze nazwisko znajdzie się na sondzie, która poleci badać koronę słoneczną, jest naprawdę ciekawą sprawą. To na tyle. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia na pokładzie. Trzymajcie się. Cześć.